Kochani, pewnie pamiętacie, jak jakiś czas temu podzieliłam się z Wami moim bulwersem wynikającym z tego, że ludzie nadużywają słowa randomowy, randomowo. Dziękuję za wszystkie komentarze, one bardzo poszerzyły moje horyzonty, ale mimo wszystko w dalszym ciągu czuję ból, kiedy ktoś, kto nie jest ani programistą, ani graczem, opowiada mi o czymś randomowym. Ja wiem, że słowo randomowy, randomowo, właściwie słowa mogą mieć różne znaczenia, ale właśnie mnie bulwersuje to, kiedy ktoś używa tych słów w znaczeniu losowy, przypadkowy, losowo, przypadkowo. Na to się nie zgadzam. Pisaliście mi też o randomach, do których ja nic nie mam, bo rzeczywiście w języku polskim trudno znaleźć odpowiedniki dla słowa randomy. Pomyślałam więc, że dobrze by było, gdybym zbadała, przyjrzała się bliżej językowi graczy, bo może drzemią w nim inne randomy, które w przyszłości, niedalekiej, wtargną do polszczyzny potocznej i ja chcę być na to przygotowana. No i do kogo mogłam uderzyć? No do kogo mogłam uderzyć? Do gracza! I to nie byle jakiego. Będą Państwo zadowoleni. Dzisiejszy odcinek, mówiąc inaczej, jest wyjątkowy, ponieważ mam gościa, a to się nie zdarza często. Dziś moim gościem jest Piotrek, Piotrze, Izak, nie wiem jak to się do Ciebie zwraca. Jak wolisz, tak naprawdę, wiesz, jak dzisiaj gamingowy odcinek, to może być Izak po prostu, może być gamingowy Izak. Nick, tak. Oglądasz czasem, mówiąc inaczej? Tak. Nie to, że ja bym Cię tutaj miała przepytywać i doprowadzać do sytuacji stresowych, nie, ja po prostu tak, tak nie, pytam. Faktycznie, naprawdę? Czasami tak. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem komentatorem. Aha. I dla mnie ważny język jest język polski, tak, bo muszę jednak mówić poprawnie i to też jest ważne dla widzów, w jakim stylu ja się wysławiam, także absolutnie czasami sobie zerknę czasami na jakieś takie ciekawostki. Bardzo dobrze. Oprócz tego, że jesteś komentatorem, to jeszcze będziesz korespondentem, czy nawet już jesteś, tak? Mm-hmm, tak, dokładnie. Dobrze? Tak, mam specjalne zadania na IEM-ie, także będę pokazywał ludziom wszystko to, co się kryje na backstage'u. Będę starał się pokazać ten IEM, jak to wygląda od środka, bo wiadomo... Co to jest ten IEM? A ty nie wiesz? Ja wiem, ale widzowie moi nie wiedzą, no człowieku. No właśnie, nie, więc IEM, Intel Extreme Masters, to jest największy turniej tak naprawdę na świecie z najdłuższą historią chyba e-sportową. O właśnie, a e-sport to też jest ciekawe zagadnienie. Bo nie każdy wie, co to jest e-sport. Tak. Ja się niedawno dowiedziałam. E-sport to elektroniczny sport, też electronic sports, tak? Czyli sporty elektroniczne, czyli ludzie, którzy faktycznie poświęcają całe swoje życie na to, żeby grać w gry, robić to profesjonalnie. Ale dziś spotykamy się, żeby porozmawiać o slangu graczy. Zgadza się? Tak. Bo wy już macie taki slang. Tak, jest bardzo dużo takich słów, takich uproszczeń, żeby jak najszybciej się komunikować. Bo generalnie w grze, czy to Counter-Strike, czy jakiejkolwiek innej e-sportowej, komunikacja jest bardzo ważna, tak? Trzeba sobie szybko przekazywać informacje, bo wszystko dzieje się bardzo szybko, więc dochodzi do takich uproszczeń właśnie, żeby jak najszybciej przekazać pewne informacje. Jak najszybciej. A właśnie, nie wiem, czy wiesz, pewnie nie, a może wiesz, bo oglądasz. Ostatnio podzieliłam się z widzami moim bulwersem, że tak powiem, związanym ze słowem randomowo, dlatego że moi znajomi używają tego słowa, ale zamiast losowo-przypadkowo. I podzieliłam się moim zdziwieniem z widzami, oni zaczęli mi tłumaczyć, że no tak, ale to nie do końca losowo, bo to może być... No i właśnie. Jedni mi pisali, że to jest coś, za przeproszeniem, z dupy, a inni, że to jest coś godnego uwagi. A pomiędzy jeszcze było mnóstwo innych określeń. A co według Ciebie znaczy słowo randomowo? W końcu jesteś profesjonalistą, to bardzo proszę, wytłumacz mi to profesjonalnie. O rany, to jest taki challenge praktycznie. Nie, tego słowa używam też bardzo często, bo to często się używa tego słowa jako określenia tych losowych graczy, których na przykład dobiera ci do gry, tak? Więc tak. Tego się używa bardzo często akurat w slangu graczy, no bo nie powiesz, że słuchajcie, zagramy sobie z losowymi graczami, tylko powiesz sobie, zagramy z randomami, no bo dochodzi znowu do takiego uproszczenia, żeby jak najszybciej przekazywać pewne informacje. Randomy są spoko moim zdaniem, bo jednak trudno znaleźć polski odpowiednik dla randomów. No tak, dokładnie. Ale randomowo, randomowy... No to wiesz, też można przekazać na przykład informację, że strzeliłem randomowego headshota na przykład, tak? Czyli strzeliłem przeciwnikowi w głowę i to było trochę szczęśliwe, bo niekoniecznie celowałem w to miejsce, gdzie powinno to siąść, że tak powiem. Czyli tak przypadkowo strzeliłem, tak, ale przypadkowo, jednak randomowo przypadkowo głowę, tak, no bo też to gdzieś tam fajniej brzmi, powiedzmy, w takim slangu gracze gdzieś tam, tak? No właśnie, tak mi się wydaje, że to trochę fajniej brzmi, ale czy to jest uzasadnione, czy nie, to tak już trochę inna strona medalu, druga strona medalu. To też jest tak, że na co dzień też się pewnych słów używa, oczywiście nie wszystkich, tak? Ale co, i trolujesz rodzinę?
Tak, tak, absolutnie. Ja bardzo lubię trollować swoją żonę, zresztą ona mnie też, także tak wygląda, że nie, lubimy takiego slangu graczy, że po prostu jest śmiesznie gdzieś tam, żeby sobie urozmaicić rozmowę nawet, tak, żeby użyć takich słów, żeby się pośmiać przy okazji właśnie, kiedy zapożycza się z gier takich słów, to można tworzyć bardzo śmieszne zdania w języku polskim, normalnie przy jakichś normalnych, zwykłych rozmowach przy obiedzie. Mhm. A masz ulubione słowa? Chyba nie mam takich typowo ulubionych swoich słów gamingowych tak naprawdę. Musiałbym zagrać sobie meczek i sobie pomyśleć, że o, faktycznie to takie słowa używam bardzo często. No ja mam na przykład swój taki tekst porobieni. Mm-hmm. Więc no to jest użyłem takiego zwrotu, kiedy uda mi się zabić tam kilku graczy faktycznie, kiedy jestem w danej rundzie lepszy od innych. I faktycznie uda mi się jakaś taka niesamowita runda, to mówię o przeciwnikach, że są porobieni przeze mnie, także ich załatwiłem w tym sensie. To jeden z takich moich ulubionych zwrotów. A są takie słowa, których nie lubisz i na przykład używasz polskich zamienników? Znaczy, wiesz co, nie mam chyba takich słów, których nie lubię w języku w ogóle sportowym. Jedno, co mnie w ogóle irytuje strasznie całe życie, chodziłem jeszcze do szkoły i właśnie jak mój brat przyniósł ze szkoły z matematyki zwrot 1,5 na przykład. 1, mnie tak strasznie irytuje, że to dlaczego nie mówi 1,5 na przykład, czy 1,5, tylko mówi zawsze 1,5 albo 1,7. To mnie tak irytuje i do tej pory mnie to irytuje strasznie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale nie mogę się w ogóle do tego przyzwyczaić zupełnie. Każdy ma tam coś swojego, ja mam randomowo, ty masz koma. Tak, chociaż ja oglądałem twój wywiad ostatnio i mówiłaś o tym, że strasznie nie lubisz powtórzeń, jak ktoś powtarza jedno słowo w kółko. Tak. I mówiłeś, że możesz zabić za takie rzeczy. Nie mogę zabić. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. No właśnie, ja się stresuję tym strasznie, bo ja powtarzam często w sumie generalnie na przykład o też, o ranę. Ja się boję, że zaraz dojdzie do tego czynów. Tak. Proszę cię, przecież co ja mogę zrobić drugiemu człowiekowi? No ja nie wiem, ale ja się trochę cykam. To kolejne pytanie. A czy uważasz, że niektóre słowa, te growe, mają w sobie taki potencjał, że mogą wedrzeć się do płaszczyzny ogólnej, najpierw potocznej? Myślę, że w tym momencie to jeszcze nie, tak naprawdę, bo kwestia jest taka, że to wciąż jest taki slang młodych ludzi, tak naprawdę. Mhm. I starsi ludzie tego kompletnie nie rozumieją. Nie rozumieją tego świata, nie rozumieją tego słownictwa i raczej to słownictwo krytykują, bo właśnie nie rozumieją tego, że potrzeba szybko przekazać informacje, że starasz się to jak uprościć możliwie jak najbardziej tak przy przypadku tych gier. Więc wydaje mi się, że to jest jeszcze długi, długi czas, żeby to weszło w ogóle do słownika języka polskiego. Wydaje mi się, że to jest kwestia dziesiątek lat, tak naprawdę. Tak, to na pewno. Ale do płaszczyzny ogólnej, no to już chociażby randomowy jest takim świadectwem tego, że jesteśmy dość blisko tego przedzierania się dwóch światów. Nagrałeś odcinek, w którym wspominałeś, że będziesz moim gościem i powiedziałeś, że będziesz chciał mnie zagiąć. Zagiąć, powiedziałeś, że będziesz chciał mnie zagiąć. Nie, oczywiście, że tak. Jest takich słów, myślę, dużo, którymi mógłbym cię zagiąć. No, dawaj, ja się niczego nie boję. Co ty myślisz, że ja się nie przygotowałam? No właśnie, zrobiłaś lekcję. Ja się przygotowałam. Tutaj Łysy tutaj siedzi, Łysy, pozdrawiamy Łysego, troszeczkę mi pomagał, bo on gra Fallouta. Tak, to nie jest gra sportowa, chociaż też polecam Fallouta, bo jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Ale próbuj, no dajesz. To zaczniemy może od początku, to może zapytam ciebie o nuba. Powiedz, kto to jest nub? To jest taki gracz początkujący, który jeszcze nic nie umie. I tak, i nie. Znaczy tak faktycznie jest, ale są w ogóle dwa zwroty, bo jest newbie i noob. I newbie to jest takie pozytywne określenie faktycznie. Gościa, który dopiero zaczyna grać w grę, której nie rozumie. A noob to jest takie obraźliwe, to jest takie prześmiewcze, że tak powiem. Taki zwrot. Więc są właśnie, to też jest różnica między newbie a noobem. Więc noob jest prześmiewcze, a newbie faktycznie gdzieś dla początkującego gracza. Zaraz coś bardziej counter-strike'owego, na przykład, co to jest echo? To jest skrót od ekologiczny? No prawie, ale często też się z tego ludzie śmieją właśnie, że to skrót ekologiczny, ale nie, to jest skrót od ekonomiczny. O Jezu, uderzyłam aż z wrażenia w komputer. Właśnie, bo generalnie w Counter-Strike'u są fundusze, tak? Tam się kupuje broń co rundę. Aha. I kiedy tych pieniędzy brakuje na karabiny, to grasz rundę eko, żeby zaoszczędzić sobie pieniądze na kolejną rundę. Czyli grasz samymi pistoletami, przez co przeciwnicy mają dużo większą szansę na zwycięstwo w takiej rundzie, bo nie masz karabinów, tylko masz same pistolety. Aha. Dlatego oszczędzasz sobie pieniądze na kolejną rundę. Także też taki skrót, żeby chcę szybko przekazać, że gramy eko, żeby nikt przypadkiem nie kupił broni za szybko. No dobrze, ale to akurat chyba nie ma szansy wtargnąć do polszczyzny, bo już mamy eko od ekologiczny. Więc tak, jak eko wejdzie od ekonomiczny, to już... No więc właśnie, w slangu graczy to jest zupełnie co innego, mimo że w polskim języku już funkcjonuje eko. Kurde, miałam 50% szans na to, że trafię dobrze, bo obstawiam ekonomiczny albo ekologiczny. Ekologiczny, że do gier pasuje jakkolwiek, albo do Counter-Strike'a. No tak. To a propos eko, w takim razie force buy jeszcze jest coś takiego. Co to takie jest? Force buy. To tak się używa normalnie w języku polskim. Force buy? Force to ta siła mi się kojarzy, a buy to kupować. Mhm. To co, kupować siłę sobie? Moc?
moc. Nie, no właśnie, to też w Counter Strike'u, tak jak są fundusze, prawda? To czasami nawet jeżeli nie masz funduszy, to drużyna postanawia grać force buy'a, tak nawet przekładając to język polski, i zmuszamy się tak naprawdę, bo force no też przemuszać gdzieś tam, prawda? Przemuszamy się do grania jednak na fullu, czyli gramy, kupujemy sobie to, co możemy po prostu, tak? Czyli pozbawiamy się wszystkich pieniędzy, kupujemy sobie albo pistolety, albo karabiny, które możemy, czyli tylko to, co możemy, ale nie jest to pełen ekwipunek, który jest potrzebny do rundy, powiedzmy, tak? Czyli niekoniecznie karabiny z pełnym zestawem granatów, z kevlarami, czyli z pancerzami, z kamizelkami, tylko właśnie to, co możemy grać. To jest taki force buy. Czyli zmuszamy się do grania, wydając wszystkie pieniądze, które mamy. A gdybyś miał na przykład stworzyć zdanie, które będzie naszpikowane tymi słowami, to potrafiłbyś tak na szybko? No to na przykład, jeżeli chodzi o takie info, czyli na przykład zaczyna się runda, tak? Ja jako prowadzący mówię, jaką będziemy grali taktykę, bo w końcu tak. Są ważne taktyki. To na przykład można sobie pójść, czyli tak, gramy force buy'a i lecimy przez mida na środek, później do respa CT, wjeżdżamy na bomb site A, później na galę i robimy wjazd środkiem na B. No tak, to jest taka taktyka. Wiedziałabyś, gdzie pójść mniej więcej? Oczywiście, że tak. No to całe szczęście, że tam, gdzie informacje. Tak mi kiedyś siostra powiedziała, Paulina, jak nie wiesz, gdzie iść wychodząc z metra, idź za wszystkimi. Ja tak zawsze robię, jeszcze nigdy nie zapłodziłam. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, jakże, to podzieliłam sobie słowa na takie, które podobają mi się w jakimś stopniu i uważam, że mają potencjał i mogą się przedostać do polszczyzny ogólnej. Najpierw potocznej. I na przykład bardzo mi się spodobało haksy. 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 Okay. Chciałam jeszcze tak bardziej z angielska, ale to już jest spolszczone. Haksy. Ale to jest od haks po prostu, tak? Tak. Czyli od programów niedozwolonych, tak naprawdę, których używają ludzie w grze. Bo to jest też ciekawe w ogóle. Ale to jest też używanie nielegalnego oprogramowania, tak? Wiesz, to bardziej haksowanie w sumie bym powiedział, czyli haksować, tak? Jako czasownik to wtedy jest używanie nielegalnego oprogramowania, a haksy to już są te same programy. Tak naprawdę. Więc tak to wygląda. Więc to jest też ciekawe, że w sporcie jest doping, prawda? Są środki jakieś tam dopingujące, a w e-sporcie są specjalne programy, które ci pomagają. Mnie się podoba to, że język polski jest opisowy i my potrzebujemy tego przymiotnika, żeby opisać rzeczownik. Na przykład program nielegalny, a tutaj to się określa jako haksy. I to jest ta ekonomia, która rzeczywiście może się sprawdzić w języku polskim, byle oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Jeszcze smerf. Tak, smerf to jest, to wiesz, to może ty wytłumacz, co to jest smerf. To jest taki gracz, który potrafi grać, ale jednak gra z niższego poziomu albo z konta kogoś, kto nie zdobył tylu rzeczy. No powiedzmy tak, że to jest faktycznie, to już jest gość, który potrafi grać, albo niekoniecznie, ale już gra na jakimś poziomie, a gra specjalnie na ludzi, którzy są na poziomie niżej, czy kilka poziomów niżej niż on, żeby po prostu się dowartościować. Tak, dokładnie, to jest bardzo często zjawisko, też tak czasami robię, jak mam gorszy dzień, to fajnie tak sobie pograć faktycznie na gorszych zawodnikach. No często jak tak gdzieś tam sobie gramy z widzami jakieś gierki, to też się tak zdarza, że gram na niższe rangi i wtedy ludzie mówią, wow, jaki ten jest jak dobry, ja myślę, ale fajnie. Wow, to jest takie tak, dopieszczenie się. No czasami tak, ale generalnie ci ludzie, na których się gra, faktycznie się denerwują strasznie, że no, chciałbym się gdzieś tam uczyć, co się rozwijać, a trafili mi taki gracz, przychodzi który taki trochę smerf. Podcina skrzydła, no właśnie. A więc dlaczego smerf w ogóle? Wiesz, sam do końca nie wiem, od czego się w ogóle ten smerf wziął tak naprawdę. Nie mam pojęcia, od czego się to wzięło. Sprawdźmy to, ale to później. Toxic też mi się podoba, bo to jest znowu gracz, który się bardzo denerwuje i tam awanturuje się. Tak, tak, a i nie tylko, wiesz co, bo to jest tak, toxic, no bo tak, są gracze, którzy się denerwują faktycznie, są ludzie, którzy są bardzo impulsywni, którzy reagują źle na to, co się dzieje, powiedzmy. Bo wy macie łączność ze sobą, tak? Tak, 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 jasne. I wtedy on, wulgaryzmy lecą, wszystko tam leci. Tak, ale toxic, to ja bym powiedział właśnie bardziej o zawodniku, przez którego się gdzieś tam to udziela innym graczom, tak? Który oddziaływuje na całą drużynę, bo oczywiście może się denerwować, może czyli sobie taki hater. Ale to jest taki gość, który przy okazji wyzywa też innych, tak? Bo może się denerwować, że o rany, nie zabiłem tego przeciwnika, ale zagrałem beznadziejnie, może się wkurzać na siebie samego, ale toxic to jest bardziej zawodnik, którego zachowanie udziela się innym, tak? Czyli który obraża innych graczy, który gdzieś tam wpływa na całą drużynę. Niezrównoważony emocjonalnie jednym słowem. Jasne, więc to jest. Znamy to. Tak, znamy to. Szczególnie właśnie u graczy to jest bardzo często zjawisko. Tych hejterów nie sieją, sami rosną. Overclocking? Tak. Podkręcanie komputera to jest też taki bardzo popularny zwrot i w ogóle bardzo często zdarza się. Po co to jest potrzebne w ogóle? Dlaczego wam to?
Tak, no bo oczywiście są płyty główne, tak, czy są karty graficzne i generalnie one mają pewne fabryczne ustawienia, taktowania, prawda, i tak dalej. Ale żeby wykręcić sobie jeszcze z tego procesora maksymalnie tyle, ile się da, to można go podkręcić. Procka, żeby było, mówicie, tak, procek dokładnie, na procesor. Dokładnie. Więc, wiem to. No właśnie, żeby też było w skrócie, prawda? No ale to takie skróty są normalne. W każdym razie chodzi o to, żeby to podkręcić, żeby jeszcze wyciągnąć z tego procesora czy z tego procka jak najwięcej, żeby tych FPS-ów w grze było jeszcze więcej, czyli żeby jeszcze płynniej gra chodziła tak naprawdę. Okej. Okay. I jak już jesteśmy przy procku, to jeszcze mamy... No właśnie, wy mówicie SSD-ki pewnie, tak? Chociaż SSD-ki zapisane jest SSD-ki. Tak. SSD-ki. Dysk SSD, tak. Nie słyszałam SSD-ki. Ja nie wiem, bo no ja też nie słyszałam, no po prostu mam napisane. Nie, to się tak zastanawiam, tak, jak oni to czytają. SSD-ki. Mhm. SSD-ki. Okej. Okay. Natomiast nie do końca przekonuje mnie słowo kampić. Bo dlaczego nie czekać? Wiesz co, bo czekać to nie do końca tak jest, bo czekać możesz sobie wszędzie tak naprawdę. Mhm. Czekać możesz sobie na samym środku bombsite'u, możesz sobie czekać na środku długiej czy gali, tak? Już znasz sobie wszystkie zwroty. A kampić to jest w takim specjalnym miejscu, czyli faktycznie czekasz sobie na przeciwnika, ale w takim bezczelnym miejscu tak naprawdę. Więc to jest takie miejsce gdzieś tam zawsze przy ścianie, w jakimś rogu, prawda? Jakieś takie rzeczy różne, żeby zaskoczyć przeciwnika faktycznie. Ping. Mhm, tak, ping no to jest związane z internetem oczywiście, tak? Czyli wiąże się z opóźnieniem tego tak? internetu. Tak. Ping i lagi jeszcze jest. Mhm, tak, kiedy zacinanie się masz jakiś problem z internetem na przykład, czy z komputerem, no to kiedy gra ci przycina. Ping to mnie się akurat kojarzy z pong. Taki suchar w środku odciska. To ci kojarzy w sumie, ale... Ale no ja, no z czym? No to nie, to się nie łączy, więc raczej tego słowa nie doczekamy się w polszczyźnie. O, KS, jak to czytasz? Mhm, KS, tak. KS, po prostu. KS, normalnie, tak. Czyli to jest skrót, wiesz od czego to jest skrót? Pewnie wiesz. Nie wiesz? Nie. To jest od kill steal. Steal, czyli w sensie ukradłeś mi, tak, killa, czyli fraga, czyli... Co? No właśnie, ciężko by w ogóle to zamienić, widzisz, bo jakiś frag, prawda? Czyli... Co, frag? Frag, no właśnie, frag to jest, kiedy zabijesz przeciwnika. Fraga? Miałaś fraga. Miałam, zabić kogoś. Tak, dokładnie. Tak, bo to jest od frag, frag. Mhm. Po angielsku po prostu zabić. Dokładnie. Więc KS to jest kill steal. Co, myślicie, czyli... że ja nie wiem? Ja wiem, tak. Czyli zabranie komuś tego fraga, czyli killa. Czyli jeżeli ty faktycznie... Nie, poczekaj, jeszcze raz, powoli. Co zabieram? Killa, czyli fraga. Czyli zabijasz kogoś, powiedzmy, ale ktoś inny miał go zabić, ale ty mu tego fraga zabierasz, czyli zabijasz i ty masz punkty. Tak, i ty masz punkty za to. Czyli powiedzmy, twój kolega sobie strzela się z jakimś przeciwnikiem, zabierze mu bardzo dużo HP i już ma zabić go w tym momencie, bo... Co zabierze? HP. Health points, czyli zabierze mu życie, bo generalnie w grach gracze mają życie jako swoja postać. No, tak. Jak Mario, no przecież ja grałam w Mario. To jest przerażające właśnie, kurczę, jak muszę tłumaczyć, to jest, trzeba się w ogóle rozłożyć na czynniki pierwsze. Oczywiście, że tak. No proszę właśnie. Państwa, to jest dalej po polsku, proszę się tutaj dokładnie. Nie mieć żadnych wątpliwości. To niesamowite. Ale nie, to nie jest, to nie do końca trafia do przeciwnego Kowalskiego, przykro mi, musisz tłumaczyć. Dokładnie. Nie podoba mi się też, to znaczy nie podoba mi się, to trudno tak powiedzieć, że mi się nie podoba. Nie uważam, że to przejdzie, na przykład... Głupia właśnie to throw, jak wy to mówicie na to, throw? No tak, znaczy, wiesz, zależy jak to ma akcent po angielsku tak naprawdę, wiesz, to jest normalnie angielskie słowo, które jest używane, tak? Chociaż mówi się też throwować na przykład, nie? Throwować, tak, czyli tak spolszczacie, ale to jest trudne w ogóle tak, do powiedzenia. To też jest taki Arlena, termin, który jest dla mnie strasznie denerwujący jako komentatora, bo throw to jest oddanie meczu po prostu, tak? I faktycznie to jest zjawisko, które się bardzo często spotyka, znaczy wśród zawodników nie raczej, że były takie przypadki faktycznie, że ktoś tam oddawał mecz, ale byli później banowani tak naprawdę na całe życie, jeżeli chodzi o jakiś tam e-sport, ale to jest raczej termin, który się spotyka wśród widzów, którzy gdzieś tam są oczywiście kibicami, prawda, i widzą, że jakiejś drużynie idzie na początku, a później nagle zaczęło przegrywać i przegrywał cały mecz, bo to jest całkowicie normalne, tak samo w piłce nożnej, drużyna prowadzi 1-0 czy 2-0 i nagle traci 3 bramki czy 2 bramki i przegrywa mecz. No i w wielu przypadkach tak się mówi się o tej drużynie, że ona strołowała po prostu, tak, że ona oddała ten mecz, a to jest bzdura, bo Counter-Strike to jest gra bardzo wyrównana, jeżeli chodzi o samą grę na tym topowym poziomie. I tam, jeżeli nawet drużyna jedna wygrała 15-0, to się zdarza, że druga drużyna jest w stanie wygrać też 15 rund po drugiej stronie, no bo po 15 rundach jest zmiana strony. I mapy są też takie nie do końca zbalansowane, to znaczy jedna strona często jest łatwiejsza od drugiej, czyli strona broniąca jest łatwiejsza czasami od atakującej i odwrotnie, zależnie od mapy. Więc wszystko jest możliwe. Czego skrótem jest mob? Mob? No to jest właśnie ciekawa sprawa, bo mob to jest od mobility,
od ruchu. Czyli to jest skrót, okej. Okay. To jest potwór, który gdzieś tam się rusza, czyli to jest coś ruchomego, powiedzmy, na mapie, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś tam krajobraz, czy mamy pokój, no to jeżeli będzie jakiś potwór, to on się będzie poruszał po tym pokoju, dlatego to jest od mobility, od tego się wzięło mob. Nie do końca tego to rozumiem, ale nawet wczoraj o tym rozmawiałem właśnie przy okazji, więc jestem na świeżo, więc podobno właśnie od tego trochę się wzięło. Trochę naokoło to wzięli. Więc też jest ciekawe właśnie, że w grach RPG przede wszystkim nie mówi się, że walczę z potworem, tylko walczę z mobem. Rozumiem, że dla Ciebie GG to już nie jest ten słynny komunikator, tylko to jest co innego. No tak, myślę, że ostatni raz GG jako określenie tego komunikatora to użyłem z 10 lat temu, a tak to zawsze właśnie GG jako good game. Czyli to jest taki zwrot grzecznościowy, który zawsze się po prostu wypisuje po przegranym meczu. Jak ktoś dobrze zagrał, to GG. Nawet nie, to już nawet nie jest kwestia tego, czy ktoś dobrze zagrał, czy ktoś niedobrze zagrał, tylko to jest raczej kwestia takiego pożegnania po meczu, czyli dziękujemy przeciwnikowi za mecz i jakieś samo okazanie szacunku, mi się wydaje, bardziej w tym momencie. Kiedyś się faktycznie pisało, jeżeli ktoś dobrze zagrał mecz, jeżeli przeciwnik dobrze zagrał mecz, czy w tym stylu pisało się GG. Jeszcze oprócz tego, że jest GG, to jeszcze jest GH, czyli good half, czyli po połówce pisze się GH. Po prostu taki zwrot rzeczowy, że koniec pierwszej połówki, właśnie z okazaniem szacunku do rywala. Mhm. Czyli kiedyś by było DR, dobra robota. Czekaj, jak jesteś rocznik? Kolejny suchar! 8-8. Jesteś młodszy ode mnie, widzisz, że nie wiem, nie słyszałem DR nigdy. Bo ja nie grałam. No właśnie. Teraz naprawdę serce mi krwawi, ponieważ po pierwsze mogłabym już szprechać po angielsku jak dzika. Po drugie, nie robiłabym oczu jak 5 zł teraz siedząc tutaj. Po trzecie, no zawsze to jest jakieś rozwojowe. Mhm. Nie no jasne, to wiesz, dla Ciebie to myślę, że i paluszki tutaj by mi śmigała, wszystko bym zrobiła. Wysprzątała, jak zupełnie inny świat w ogóle. To jest jak drugi język polski w ogóle, nie? Znaczy taki język polsko, angielsko, gamingowo, wszystko. GG występuje na końcu gry, tak? Mhm. To bardzo dobrze, bo my już kończymy. Już? Już? Ja jeszcze chciałbym tyle popowiadać jeszcze. To potem pójdziemy na kawę. A póki co jeszcze powiedz, kiedy ten IM, to może pojadę. 4-6 marca. Zapraszam serdecznie, to trzeba naprawdę zobaczyć. Ale nie ma sensu tam jechać, kiedy się nie zna tego slangu, prawda? Bo człowiek nie zrozumie. Absolutnie jest sens. Ja uważam, że każda osoba, nawet ta osoba, która się kompletnie nie zna na grach, czy Counter-Strike'u, czy sporcie, to znajdzie coś tam dla siebie. Także warto tam wpaść, zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest coś niesamowitego. Tak. Ale warto pójść na mecz. No dobra, ale jeśli mamy mecz, to mamy albo boisko, albo mamy arenę, albo cokolwiek, a tutaj co? Jest ekran i ludzie patrzą, jak inni grają, tak? Dokładnie tak. Znaczy jest faktycznie, są kibice, tak, którzy sobie siedzą na trybunach i patrzą przed siebie. Jest drużyna jedna, jest drużyna druga. Jest wielki ekran razem z komentarzem podpiętym pod ten ekran i oglądają i kibicują. I to jest niesamowite, bo zawodnicy słyszą to, co się dzieje na trybunach, tak? Mimo że mają słuchawki gdzieś tam wygłuszające, to widzą, kiedy wiwatują, kiedy się drą, kiedy biją brawo. I to też im strasznie pomaga. Dlatego Virtusi, czyli ta polska drużyna najlepsza Counter-Strike'a, zajęła to pierwsze miejsce 2 lata temu, bo miała za sobą kibiców. I to był ten 6. zawodnik w zespole. Więc to było niesamowite. Tak jak mamy niesamowitych kibiców właśnie w piłce nożnej, w ręcznej, w skokach narciarskich i tak dalej, to mamy też fantastycznych kibiców we sporcie, którzy naprawdę są tym kolejnym zawodnikiem. Ach, ty gadasz, człowieku. A kobiety też grają? Tak, kobiety też grają i nawet na IEM-ie będzie specjalny turniej Intel Challenge. To będzie turniej dla kobiet, gdzie zlecą się najlepsze drużyny świata i też można zobaczyć, że dziewczyny też potrafią grać w gry. Ciekawe, jak potem sprzątają, bo te paluszki pewnie już mają wyrobione, nie? No to na pewno, no, ale czasu na malowanie chyba niespecjalnie dużo, bo naturalne piękno z nich bije. Tak, nie, no są bardzo ładne dziewczyny, które grają. I tym optymistycznym akcentem kończymy ale kolejny nie tak ładna jak moja żona. Pozdrawiam swoją imienniczkę. A drugie imię jakieś ma? Nie wiesz? Jezu, jaki wstyd. Dobra, kończmy to. Subskrybujcie Izaka. Tak, dzięki. GG. 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 O, jeszcze jest WP. Well played. A to był bardzo fajny odcinek, to był, więc jest GGWP, GGWP, w sensie GGWP, czyli good game, well played. O. Amen. To teraz cały punkt programu, czyli suchar. Co, myśleliście, że nie będzie suchar? Oczywiście, że będzie suchar. I wbrew pozorom, on tutaj pasuje. Suchar leci tak. Której dziewczynie najlepiej wychodzi taniec? Nie wiem. No walcz, pomyśl trochę. Bądź fajterem. To tancerce pewnie. Dance. Aha, rozumiem. Zrozumiał, prawo.